Cześć, z tej strony Tomek Life CX. Jestem właśnie po szkoleniu w Polsce w Akademii. Polecam. Mieliśmy trening Force on Force na nowym Glocku przystosowanym do kolimatora. To jest, słuchajcie, model 9 mm FX. I zobaczymy, jak się będzie czyścić. Na początek sprawdzamy. Magazynka nie ma. Strzał kontrolny. Komora jest pusta. No i zobaczmy, jak sobie poradzą nasze preparaty z pistoletem na FX-y. Na początek mata foliowa, standardowo zaczynamy od lufy, pianeczka, wypełniamy lufę, o, tutaj ta lufa jest pełna, niech piana pracuje, a my szybko bierzemy się za resztę, bo nie ma po co tracić czasu na czyszczenie broni. Widzicie, jak ten Glock pracował cały dzień. Bardzo niewiele się ubrudził. Niestety skończyło nam się czyściwo, więc używamy ręczników do wycierania. Ale w środku, ku mojemu zaskoczeniu, ten Glock wcale nie jest brudny. Sprężone powietrze. Wiadomo, do usunięcia resztek. Przytrzymy sobie gniazdo magazynka. Wszystko jest czyste. Ok. Sprężyna z żerdzią. Przez ten pistolet dzisiaj przeszło około 200-300 FX-ów. Także uważam, że bardzo dobrze się trzyma. Słuchajcie, kolimator, pytaliście nas o to, jak zabezpieczyć. Najprościej, jeżeli nie mamy pokrywy, zabezpieczamy rękawiczką, zawijając po prostu kolimator, żeby zabezpieczyć szkło przed przypadkowym spryskaniem. No i lecimy. Jak wiecie, gun cleaner. Widzicie, wszystko schodzi elegancko. Gniazdo iglicy. Wiadomo, wrażliwe miejsce. Przejedźmy tu kilka razy szczotką. I oczywiście kanał iglicy według naszych zaleceń, czyli rurka do iglicy. I wypłukujemy, słuchajcie, wszystkie nieczystości ze środka. Dobrze. Czyli mamy już wyczyszczony zamek. Cóż, szybko. Nawet ta piana nie miała tutaj czasu, jak widzicie, popracować. No, ale jestem ciekawy, czy jest bardzo brudna w środku. Więc wypłukujemy gun cleanerem. Przecieramy komorę nabojową, koronę lufy. Zobaczcie, jaka to jest lufa specyficzna na FX. Ciekawy jestem, czy tutaj przejdzie sznur. Zaraz sprawdzimy. Pierwszy raz w życiu czyszczę taki pistolet, więc to się nam okaże. Tak, sznur przechodzi, więc nie jest źle. Możemy sobie teraz wykorzystać naszą możliwość złączenia końców tego sznura. O, koniec z początkiem, żeby nie trzeba było za każdym razem celować tym sznurem w lufę. No i lecimy. Sznur jak zwykle na wprost lufy. W ten sposób. No i dobrze, zobaczmy. Mamy broń wyczyszczoną. Teraz, słuchajcie, używamy kerspraya do konserwacji. I zaraz zobaczymy, jak ta lufa wygląda w środku. Weźmy sobie przecieraczek. 9 mm. Też mam nadzieję, że wejdzie. A, to już nie. Czyli słuchajcie, jeżeli przecierak nie wchodzi, no to nie ma problemu. Wysuszymy w środku lufę sznurem. Tak jak mówię, musicie być wyrozumiali, bo jest to pierwszy raz w życiu, kiedy czyszczę FX-a. Ok. I drugi raz.
Lufę mamy, słuchajcie, suchą w środku. Widzicie, komora nabojowa czysta. Ku mojemu zdziwieniu ten pistolet wcale się tak bardzo nie pobrudził. No i konserwujemy go, słuchajcie, zupełnie tak samo jak wszystko, czyli care spray, zamek, to samo. Pamiętamy oczywiście o gnieździe iglicy, żeby nie zostawiać tam samego gun cleanera. Tak, tylko trochę środka konserwującego do przewodu iglicy. Tak, i wysuszyć sprężonym powietrzem. Ok. Wycieramy. Nadmiar preparatu wiadomo. Tutaj akurat nie mamy czyściwa, no więc chałupniczo robimy to ręcznikami papierowymi, ale mamy nasze niezawodne sprężone powietrze, którym możemy wytrzeć, wydmuchać resztki preparatu. Tak, i tam, gdzie ciężko dotrzeć nam szmatką, powietrze zrobi robotę. Ok. Wypróbujemy teraz. Tutaj mamy taką próbkę. Jak widzicie, próbujemy, eksperymentujemy cały czas. To jest nowa próbka. Chcemy sprawdzić, czy ten olej o trochę innej konsystencji będzie się dobrze sprawdzał. On jest rzadszy niż nasz olej standardowy, ale przy FX-ie myślę, że powinien się bardzo dobrze sprawdzić. Więc zabezpieczamy lufę z zewnątrz. Żerć, o widzicie, jeszcze żerć trzeba zakonserwować. Tak. Ok. Żerć ze sprężynką. Benz. No i jak to zwykle rekomendujemy, słuchajcie, na prowadnicę troszkę oleju. O. No i składamy go. Zobaczymy, jak będzie śmigał. Rzyna. Ok, musimy tu poprawić sprężynkę. I przeładować, jak zwykle, po każdym czyszczeniu kilka razy. Tak. No i generalnie bardzo fajnie. Ostatni szlif. Słuchajcie, zdejmujemy rękawiczki, bo są całe brudne i całe mokre. Bierzemy nowy papier. I wycieramy naszego bohatera. Dzisiaj się napracował, tak, szkolenie super. Polecamy Pulse of Academy. Tu oczywiście nie jest to tak dobrze. Nie nadaje się dobrze papier tak dobrze do czyszczenia jak nasze czyściwo, dlatego że zostawia nam smugi, ale możecie zobaczyć, tak wygląda ten pistolet. Gładka powierzchnia, zakonserwowana teflonem, także super.